dzisiaj dla odmiany do dyspozycji mam GTR-a. Przepraszam, czy pani Laura? Tak. To ja jestem pani kierowcą, zapraszam. Tak, te klamki są dziwne, trzeba przycisnąć i pociągnąć. Szaleństwo. Japoński samochód taki. Czemu się taka pani zadowolona zrobiła? Takiego auta. No to fajnie. Sprawdzimy samochód? No. I redukcja. Co pani sądzi o przyspieszeniu? No nie, słuchaj. Często pani zamawia aplikację? Tak, tak, bardzo często. Jakie auta są zazwyczaj? Takie? Nie, Toyotki. Ojej, aż mi w serce ten. A to przyspieszenie. Coś tam jest. Sorry for that, it's very small car. Oh my god. Oh, I have no space for my legs, but we can drive. Something like this. Yes. Not enough space to take a photo. I can take a photo with you. Yes, should be good. You don't want someone to pee in your new car. And no. It might happen. No. No. I'm joking. If you do that again, I might. No. Yeah, something like this. Jadę z trzema pasażerkami. Słuchajcie, ledwośmy się upchali, był screaming, naprawdę. Sorry for that. Jest, my mamy też taki silnik, bo jest do... Dobrze, sprawdzimy tak jeszcze raz samochód? Nie. Już nie? Nie. Dobra, nie ma problemu. Ale jestem ciekawa. No, ale jestem ciekawa, wie pan co, jak ten, jak jest. Co to, czym ja jadę, muszę powiedzieć mężowi? Nissan GTR. A o jest, okej. Okay. 570 koni. Nie ma się za co chwycić nawet, co? I co, ukryta kamera? Jesteś w ukrytej kamerce? Wcale nie jest ukryta, można pomachać. Tak. Na YouTubie high five. Na żadnym kacu nikomu tak nie proponuję jechać. Wow, the Uber driver with Nissan GTR picked up the three ladies from Glasgow. And they died. And they never visited again. No, oh, it's okay. No. It's okay. Nothing happened. Not so fast, it's normal. Jakie on ma spalanie? Nie, co pan wiedzieć. Ja jadę dzisiaj do nowej pracy, także pierwszy dzień taki papierki tylko jadę zawieźć, nie? No to przyjedzie pan GTR-em. Kurde, no nie wiem, czy tam się pokazywał, bo tam chłopaki zaramy do tego, nie? Szacun od początku będzie. Przywiozłem waszego pracownika. Kierowca na Uberze. Kogo? Nie znają. Siema. Czyli to ten samochodzik. No widzisz, jak się wbijesz na Bolta, kurwa, na Bolta tak jak ja, to cię taki szczęście cię trafi, chłopie. Kurwa, ostatnio. Dzięki, wszystkiego dobrego. Do widzenia. Ale teraz będzie podwyżka. Czekam już 10 minut na pasażera i nie odbiera, nie przychodzi. Nie wie, co stracił. A bo czy miał napisane jakiś miecz? Meriva, tak. To jest ekskluzywna wersja Opla Merivy. Aha. Taka wzbogacona, taki full pakiet, że... Okay. Czy to nie jest Opel, czy jest Opel? Bo nawet wstałem 5 minut temu, nie ogarniam. To nie jest Opel. Nie jest to jest Nissan GTR. To czemu jest wpisane jako Opel? No taka niespodzianka.
Nie, czyli Opel jakaś tam Minerva, to dobrze kojarzyłem. Minerva. Tak, kurczę. Normalny samochód. Normalny nie samochód. Wiem, mniej więcej wygląda jak to. No. W głowie mi się kręci. 3, 2, 1. Ja, now it's okay. Thank you. Jak to się wchodzi? Tak jak się wchodziło. Drzwiami. Tak, bardzo dziękuję. Dzięki, do widzenia. Wszystkiego dobrego, miłego dnia. Ej, no to super przejazd był, dzięki. To ja dziękuję. Samochód jest w wypożyczalni Race Cars. Jeżeli chcecie się przejechać tym samochodem, to zapraszam. Ja zachęcam do aktywności. Podobno subskrypcje są jakieś tam ważne, więc chyba mógłbym mi o tym mówić, ale chyba wypada zaprosić do subskrypcji kanału. Trzymajcie się i do następnego odcinka.